Nie minęły 2 miesiące od ostatniego olbrzymiego pożaru składowiska odpadów w Pląskowicach w gminie Fałków, a już doszło do kolejnego. W czwartek około godziny 18 ponownie zauważono dym wydobywający się spod zgromadzonych tam hałd śmieci. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracuje kilkanaście jednostek straży pożarnej. Byliśmy tam z naszą kamerą. Informację o pożarze składowiska śmieci w Fałkowie otrzymaliśmy 4 minuty przed 18. W tej chwili na miejscu działa 15 jednostek. Pożar jest na powierzchni około 250 m2. Jest dużo lepsza pogoda niż było to 2 miesiące temu. Dużo większa wilgotność, także jest duża szansa, przepraszam, na to, że zostanie on niedługo opanowany. No jednak nie chciałbym uprzedzać faktów. Dowódca jeszcze tego nam nie przekazał. I czekamy po prostu na rozwój sytuacji, czy uda się to opanować na tej powierzchni, jak jest w tej chwili. Płomienie około godziny 19 znajdowały się już na szczycie hałdy. Na miejsce zjeżdżało kilkanaście jednostek straży pożarnej. Obecnie pracuje tam już 15 jednostek. Dojechała także specjalistyczna cysterna. Akcją dowodzą ratownicy z Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przypomnijmy, że w lipcu w tym miejscu paliła się hałda mająca około 100 metrów długości i 80 metrów szerokości. Wtedy dogaszanie hałdy trwało 1,5 tygodnia. Zaangażowanych było około 100 strażaków z kilkudziesięciu jednostek z województwa świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Sprawą zainteresowały się władze wojewódzkie oraz służby. Działania podjęła prokuratura okręgowa w Kielcach. Sprawdzono też dokumentację dotyczącą hałdy, która znajduje się w starostwie powiatowym w Końskich. To postępowanie jest ciągle w toku. Właścicielem składowiska jest firma Polskie Odpady Komunalne. Zezwolenie na składowanie w tym miejscu wydawało starostwo powiatowe w Końskich, natomiast pozwolenie wydano na 2 hałdy o maksymalnych rozmiarach 40 na 38 metrów. Tymczasem góry śmieci znajdujące się na miejscu zajmują zdecydowanie większą powierzchnię.